Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Gelek i zapraszam Was do kontynuacji naszej przygody w grze Syberia The War Before. Dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, to zachęcam oczywiście do subskrybowania, lajkowania albo unlajkowania, jeżeli się nie podoba i oczywiście do komentowania. A zatem lecimy dalej. I kontynuujemy z miejsca, w którym żeśmy przerwali. Ja przypomnę tylko, że znaleźliśmy klucz, który jest potrzebny do otwarcia skrzyni. Klucz znajdował się tutaj, w tej skrytce, w podłodze. I teraz musimy otworzyć skrzynię. Tutaj pewnie nam coś podpowie system. Otwórz skrzynię Junty. Dokładnie. No dobrze, chodźmy w takim razie do naszej skrzyni. Znaczy nie naszej, do skrzyni po prostu. Sprawdźmy, tak. Tutaj u góry jest właśnie miejsce na włożenie tego klucza. O, to jest ten klucz. Wkładamy go i przekręcamy. Jak się go przekręca? A, w ten sposób. Dobrze. Gdzie mogłabym znaleźć szyfr do tego mechanizmu? Znajdź kombinację, która otworzy zamek obrazkowy. Zamek obrazkowy. Ha, ha, ha. Tutaj możemy sobie przełączać widoki. Zobaczmy w ogóle, jakie to są obrazki. Góra, kozioł, choinka lub kwiatuszek, stokrotka, nie wiem co to jest. Czyli cztery różne mamy. Zobaczmy, co nam... wybrała kombinację. Zobaczmy, co nam tutaj podpowie. Znajdź kombinację, która tworzy zamek obrazkowy. No nie mamy specjalnie żadnej podpowiedzi, ale rozejrzyjmy się w naszych tutaj zapiskach. Może coś będziemy jakąś podpowiedź mieli. Koperta. No nie. Notatki są niekompletne. To Junta musiała to napisać. No musiała, tylko że raczej tutaj nie ma żadnych podpowiedzi, słuchajcie. Szukam jakiegoś znaczka, które by nam ułatwiło coś tutaj, ale widzę, że chyba niespecjalnie. Tu te zdjęcia chyba raczej też nie. Tutaj widzę, że... Zobaczmy tutaj, co tutaj może jeszcze się da kliknąć. O właśnie. Filmy Junty. Czyli teraz musimy znaleźć, z tego co ja widzę, projektor, którym moglibyśmy to odtworzyć. Bo tu więcej to już... No nie widzimy żadnych rzeczy. Przełączmy się w takim razie może tutaj. Porozmawiajmy. O, to już koniec wydarzeń z przeszłości opisanych w tym dokumencie. Warto jednak w dalszym ciągu je badać. Wszystkie informacje, których potrzebujesz, żeby poczynić postępy w 2005 roku, nadal są dostępne. To tylko od ciebie zależy, czy je odkryjesz.
Kurczę, to już koniec notatek. Nie dowiem się, co się stało później, ale może korzystając z tego, co przeczytałam, otworzę kufel. No spójrzmy, co tu jest. To jest ta ciemnia, z której mieliśmy coś tam przynieść. To są zdjęcia, tak. Ale piękne zdjęcia! A, można na nich zobaczyć elementy górskiej fauny i flory, na które się niedawno natknęłam. Czasem mi ta kolekcja pomaga. Może jest to jakaś wskazówka? Kolekcja? No obejrzyjmy. Zdjęcie Junty. Pierwsze. Pamiętajmy, aby szukać tutaj tych symboli, które tam były. Na razie żadnych nie widzę. To jest zdjęcie drugie. Też tu żadnych symboli za bardzo, powiem wam, nie ma. Tu jakiś strumyk górski. O, czekajcie. Koza. Kwiatek. Góry. Choinka. Koza, kwiatek, góry, choinka. To jest ta kombinacja. Koza, kwiatek, góry, choinka. Dobra. Dobra. Wiem już, o co chodzi. Jeszcze jak jesteśmy tutaj, to weźmy sobie... Właśnie, mamy kolejną. A, to jest czysta taśma. Obejrzyjmy. Oto taśma, o którą prosiła mnie Junta. No tak. Oto taśma, o którą prosiła mnie Junta. Tak. Dodano do ekwipunku. Jeszcze zobaczmy, co tutaj możemy zdziałać. Tutaj coś? Nie. Jeszcze przyjrzyjmy się raz tej kombinacji, którą będziemy musieli tam odtworzyć, dlatego jeszcze raz tutaj wrócę. Koza, kwiatek, góry, choinka. Dobrze. Wracamy. Co możemy tutaj zrobić? Oddać jej to, tak? Kurczę, to już koniec notatek. Nie dowiem się, co się stało później, ale może korzystając z tego, co przeczytałam, otworzę kufel. No dobrze, to w takim razie myślałem, że to trzeba jakoś jej oddać tę pustą taśmę, ale jak nie, to nie. Wchodzimy tutaj, słuchajcie, i lecimy sobie z tym. Koza, kwiatek, góry i choinka. Pyk. O! Użyj przeglądarki. Weźmy ją, tak. No i mamy taśmę. Jedna taśma jest czysta, druga taśma jest nagrana, więc... Sprawdźmy. O! Szpula filmowa. Tylko czekajcie, czy to jest szpula... film Junty. Chyba to trzeba tu założyć, wiecie? Ten obejrzę później. Mhm.
Ale tu trzeba jeszcze coś zrobić. O właśnie. Założyć szpulę, bo to musimy mieć z filmem, to musimy mieć pustą. Aha, czyli tutaj możemy sobie podnieść to. Zaciągnąć taśmę. O właśnie. Następnie opuścić monitor. A nie, to jest do podnoszenia, dobra. I włączyć. Chyba się udało. No i skończyła się projekcja. Zobaczmy, co możemy tutaj więcej zrobić. Tą taśmę trzeba było chyba przewinąć na tą część. Ten film już widziałam. No tak, wiem. Tylko teraz, czekajcie, chcę zmienić... Aha, czyli tu trzeba zwinąć to. Tą stronę, tak. Dobrze. Czyli to odkładamy. Ciekawe nagranie. No zobaczmy, ciekawe. Zobaczmy, co jest na drugiej taśmie. Dobrze. Bierzemy drugą taśmę. Zakładamy, tak. No i ta sama procedura. Trzeba to
przeprowadzić na drugą stronę. Tak. Opuszczamy monitor. No i uruchamiamy. Obejrzyj film Leni, ale teraz czekajcie. Czyli my tutaj mamy możliwość interaktywnie oglądać film. No ciekawa sprawa. Czyli oglądając, no pomysłowo zrobili. Filmuj. No i co? Aha, czyli... Wszystkiego musimy dotknąć, pomacać i zobaczymy, co to nam da. I tu już znikła interakcja. Ale tu jeszcze możemy sprawdzić. Czyli... Czyli mogę tylko iść do przodu? Tak należałoby to rozumieć? Jak próbuję przejść gdzieś na prawą czy lewą stronę, to się to nam nie udaje. Więc domyślam się, że chyba tylko do góry możemy iść. Znaczy do przodu. Przeskoczyła przez coś, czy... Czy się potknęła? Tutaj przejść nie możemy, na prawo, na lewo nie możemy. Możemy tylko do przodu iść. O, tu coś nam się zapisało. Filmuj. Filmujemy siebie w lustrze. No i co? Co to się stało? Chyba się taśma skończyła. Leni nie mówiła, że nagrała kłótnię między Daną i Leonem. Powinnam do niej wrócić i spytać ją o to. Zapytaj Leni o kłótnię. Czyli co, tutaj żeśmy już wszystko... No dobrze. Skoro tak to wygląda, to w takim razie wracamy. Tu jest to nasze pudełko. Ale pudełko nas na razie nie interesuje. Schodzimy na dół.
coś tu się zapisało, zobaczmy. Powinnam wrócić do Leni i zapytać ją, czy pamięta, o co Dana pokłóciła się z tym alpinistą. Dobrze. Schodzimy. O, tu jest Leni. Demoiselle Leni, obejrzałam pani film z Daną i Leonem. Więc ją ta go zachowała. Była tak wściekła, kiedy odkryła, że grzebałam w jej rzeczach. Przy czym... oczywiście, sama miała własne sekrety. To są wszystko stare dzieje. Ale pamięta pani, co zaszło tego dnia między Daną i Leonem? Lubi pani marnować czas, prawda, Fräulein? Ale jak pani chce. Skoro Junta nie pozwalała mi używać kamery, uznałam, że nie będę jej pytać, żeby nie miała okazji się nie zgodzić. I raz usłyszałam ich kłótnię. Jak mogłeś się zgodzić, Leon? Jak mogłeś? Przecież wiesz, nie miałem wyboru. Miejscowy przewodnik po Baltajarze miał wypadek. Nie zajmie się tym. No może weźmy to? Nie jesteś jedynym przewodnikiem w Wagen. Dlaczego to musisz być ty? Powiedz im, żeby znaleźli kogoś innego. Słuchaj, nie chciałem o tym mówić, ale... Ale co? Frank Hoss, na pewno go pamiętasz. To on podjął tę decyzję. Czyli po prostu mści się, wysyłając mnie na drugi koniec świata na tę wyprawę, na tę ekspedycję. Powiedział, że jak odmówię, coś może się stać. Nie tylko mnie, ale też tobie. Co masz na myśli? Przecież wiesz, Dana. O? Jesteś wageranką, tak jak twoi rodzice. Filmuję. Hoss powiedział, że już niedługo brązowy cień dojdzie do władzy. Do tego dodał, że już się coś szykuje i że ty i twoi rodzice będziecie pierwsi na liście. Jakiej liście? Nie wiem, ale to nic dobrego. Potem ma przyjść czas na resztę, Wageran. Mój Boże. Dana, skarbie. Nasz świat oszalał. Obiecaj. Obiecaj, że będziesz bardzo ostrożna. Nic ci nie będzie, tylko uważaj na siebie i na to, co mówisz. Wiem, że Junta ci w razie czego pomoże. Wrócę szybko, skarbie. To jeden semestr w Akademii Muzycznej. Święta spędzimy razem. Obiecuję. No, chodź tutaj, mój śliczny przebiśniego. Wiesz, że nie lubię, jak mnie tak nazywasz. Tylko, że właśnie tym dla mnie jesteś, mój śliczny przebiśniego. Upieraj się dalej, Leonie Kobatisie. A też cię jakoś przezwiemy. To proszę. Dobra. Co ja mam wybrać teraz? Może malarz z Alp? Staniesz się dla mnie malarzem z Alp. Proszę bardzo. Nie wiem, co na to moi znajomi artyści z Wagen, ale nieźle. Pięknie, prawda? Mógłbym tu zostać na zawsze. No, Fräulein Walker, to już koniec opowieści. Mam nadzieję, że teraz ma pani już wszystko, by móc ruszyć w dalszą drogę. Dziękuję, demoiselle Leni. Ale mam jeszcze jedną prośbę. Mówiła pani o Akademii Muzycznej. Pewnie są w niej jakieś akta i archiwa.
Możliwe, że Dana zostawiła tam swój adres, więc... Nie przeniesiono jej. Dalej jest w Wagen. Proszę pójść do dzielnicy muzyków, niedaleko placu muzycznego. Naprawdę nic nie mogę dodać, więc jeśli pani pozwoli... Dziękuję, więc tam zacznę szukać dalej. Czy naprawdę ma sens dalsze szukanie Dany? Nie jest to po prostu pani nowa mrzonka? Mam wrażenie, że były wcześniej inne. Dla mnie to jest bardziej powołanie. Poza tym raczej nie mam wyboru. Dzięki pani Dana jest już częścią mnie. Rozumiem. Oby odnalazła pani to, czego szuka. Dziękuję. Raz jeszcze. Chyba już nic więcej tutaj nie znajdę. Lepiej wrócić do pensjonatu i odpocząć. A z samego rana wybiorę się do Akademii Muzycznej. Czyli co, wracamy, tak? Jeszcze zobaczmy, czy tutaj możemy jeszcze coś zrobić. Ale chyba nie, tutaj tam... O, to mnie korci, żeby tutaj sobie przejść, ale... No z tego, co widzimy, chyba jednak nie ma takiej możliwości. Nawet na tą chwilę. No. Niestety. Tu już jest... zagrodzone. No dobrze, dobrze. W takim razie... wejdźmy na górę i wracamy chyba, no bo którędy mamy wrócić? Tą samą drogą, co żeśmy przyszli. Przypuszczam... No i tutaj schodzimy. No innej drogi nie ma. Czy w międzyczasie zerknijmy tutaj, wróć do tramwaju, no właśnie. Pora znowu wsiąść do tramwaju. Co tam było? Jeszcze muszą się... Pora znowu wsiąść do tramwaju. Muszę wrócić tam, skąd przyjechałam. No słabo to trochę, no ale cóż, tu jest ten nasz mostek. A czekajcie, jeszcze może tutaj byśmy zerknęli na to. Ale nie, tutaj nic nie możemy z tą turbiną zrobić. No szkoda. Dobra. Wracamy w takim układzie. Piękne góry. Piękny widok. Znalazłam ją, kochana. Dziewczynę z obrazu. Nazywa się Dana. Dana Rose. To świetnie. Świetnie, Kate. Teraz dowiem się, kim była. Tak, jak ci obiecałam. Nie ma to jak ruszyć na nową przygodę, żeby zapomnieć o żalu. No idź już, Kate, bo nie zdążysz na tramwaj. Czyli tutaj jest ta Katiusza, która została zastrzelona przez tą strażniczkę. No... Piękny widok. I równie wspaniała muzyka. No cóż. Dla ciebie zawsze znajdzie się pociąg. Osiągnięcie schronisko. O, ktoś nas podpatruje. Ktoś nas obserwuje. No. O, czyli wracamy już teraz, tak? Dobrze, kontynuujmy w takim razie. Piękne słoneczko zachodzące.
Patrzcie, jaki tramwaj. Z tymi wysuwanymi... Z wysuwanym podwoziem. Nie wiem, kołami przed nim w zasadzie. No. No już ciemno tutaj jest, widać latarnie się świecą. Wróć do pensjonatu. Chciał jeszcze tu trochę pozwiedzać, nie wiem czy mam taką możliwość? Nie. Możemy tutaj obejrzeć ten rozkład jazdy. Wystarczy tego szwędania się na dzisiaj. Wrócę do poszukiwań jutro rano, zaczynając od Akademii Muzycznej, w której Dana Rose uczyła się w latach 30. No dobrze. Skoro nie chcę nawet spojrzeć na rozkład, no to nie mamy chyba innego wyjścia. Możemy stąd zejść? Czy jak? Aha, tutaj jest zejść, dobra. Co za dzień. A no, co za dzień. Spójrz. Mam nadzieję, że Oskarowi nic się nie stało. No ja też, jest, nie też mam taką nadzieję. Muszę go tylko znaleźć. Właśnie. A to nie będzie takie proste. No i jesteśmy w pensjonacie. Sprawdź najnowsze odkrycia na komputerze, zanim położysz się spać, tak? Zanim położysz się spać i potem połóż się spać. No dobrze. Jeszcze w międzyczasie zobaczmy. Zamknięte. Już późno. Frau Wagner pewnie poszła spać. A no właśnie. Tu dzwoneczkiem nie możemy nic zrobić. Zamknięte. Już późno. Frau Wagner pewnie poszła spać. No dobrze, to i my w takim razie chyba chodźmy. Ciekawe, czy ta pani jeszcze przez telefon rozmawia, która tam rozmawiała, nie wiem, czy pamiętacie. Ale chyba już nie. Tu mamy komputer. Więc zobaczmy. No. Żelazna tajga. Czekajcie. Jeżeli ktoś tam chce, to może sobie na stopklatce poczytać co nieco. Nic przydatnego. Wygląda na to, że ekspedycja nie przyczyniła się do żadnego wielkiego przełomu. A no właśnie. Kazali nam sprawdzić. Weźmy Akademię Muzyczną. Akademia Muzyczna została założona na początku XIX wieku szybko zyskała miano jednej z najbardziej poważnych instytucji Wagen. W jej murach umiejętności doskonaliło wiele pokoleń znanych artystów, którzy wywarli trwały wpływ na światową muzykę. Wśród absolwentów Akademii można wymienić szczególnie wielu wybitnych pianistów. Akademia stanowi również ciekawostkę architektoniczną. Na Wegeńskim Placu Głównym można podziwiać słynną orkiestrę automatów, która co roku przyciąga do miasta tysiące turystów i miłośników muzyki z całego świata. Akademia zajmuje szczególnie ważne miejsca
w historii Wagen odegrała kluczową rolę podczas II wojny światowej, kiedy to po aneksji Ostertalu w 1938 roku brązowy cień zamienił ją w Oberfeldkommandantur, czyli nadkomendanturę polową. Po otwarciu archiwów Akademii historycy byli w stanie potwierdzić, że jej dźwiękoszczelne sale prób służyły brązowemu cieniowi za cele dla więźniów i pokoje przesłuchań. To właśnie w tym budynku rozegrały się ostatnie chwile ofensywy wegańskiej. Bitwa, w której Armia Czerwona i miejscowy ruch oporu starły się z siłami brązowego cienia, zakończyła się wyzwoleniem Wagen. Po trudnych negocjacjach z pozostałymi aliantami, Armia Czerwona, której priorytetem było dalsze wyzwalanie krajów Europy Środkowej, oddała władzę nad miastem Amerykanom i Brytyjczykom. Alianci przekształcili Akademię w swą kwaterę główną i zaczęli stopniowo przekazywać władzę odpowiednim służbom cywilnym. Po zakończeniu tego procesu Akademia znów stała się prestiżową placówką edukacyjną. Współczesna historia Akademii jest naznaczona kontrowersjami. W ciągu dwóch ostatnich dekad liczba jej uczniów znacząco spadła. Niedawno ogłoszono, że Akademia stoi na skraju bankructwa. Według niektórych źródeł Rada już podjęła decyzję o jej zamknięciu i planuje komputeryzację orkiestry automatów, która będzie działać według ustalonego harmonogramu. Doniesienia te spotkały się z głośnym sprzeciwem środowisk zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego i wywołały falę wniosków do władz. Wszystkie nadesłane dotychczas wnioski zostały odrzucone. Zobaczmy jeszcze brązowy cień. Brązowy cień to termin określający falę narodowego socjalizmu, która zalała Europę w pierwszej połowie XX wieku. Ruch ten zaczął się formować po 1920 roku w Europie Środkowej. Zyskał na sile po roku 1930 i gwałtownie porwał resztę kontynentu, czym przyczynił się do wybuchu II wojny światowej. Poza spowodowaniem śmierci wielu cywili i żołnierzy w konflikcie zbrojnym, rasistowska ideologia brązowego cienia doprowadziła do zorganizowanych mordów milionów ludzi. Ludobójstwa te przeprowadzane były w metodyczny, bezwzględny sposób, aż do wyzwolenia okupowanych państw przez siły aliantów. No dobrze, wstecz w takim razie. Czekajcie, ludzie było? Chyba nie. Dziennik wegański, 60. rocznica wyzwolenia Wagen. Szczery hołd dla weteranów ruchu oporu. 14 kwietnia 2005 obchody 60. rocznicy wyzwolenia Wagen odbyły się w piękny, bezchmurny dzień. Procesja przeszła najpierw wegańską aleją pamięci. Uczestnicy złożyli szczery hołd członkom ruchów oporu, które niezmordowanie walczyli, walczyli z faszystowskimi najeźdźcami przez cały okres okupacji. W uroczystościach wzięło udział wielu weteranów. Ich poruszające przemówienia wywarły na zgromadzonych wielkie wrażenie. Dla przypomnienia, 60 lat temu wszystkie wegańskie grupy oporu połączyły siły z Armią Czerwoną i aliantami, by odbić miasto oraz cały Ostertal z rąk brązowego cienia. Obchody rocznicy nie odbyły się jednak bez drobnych zgrzytów. Leni Reiner, kierowniczka schroniska Silberspiegel i jedna z najbardziej znanych twarzy ruchu oporu w mieście po raz kolejny odmówiła udziału w uroczystościach. Jak sama twierdzi, samotność w tym dniu jest dla niej rodzajem osobistego hołdu dla towarzyszy poległych w walkach i jej decyzja nie powinna wzbudzać kontrowersji. Biorąc pod uwagę gromkie brawa, które posypały się na dźwięki jej nazwiska, wszyscy zgromadzeni doskonale rozumieją i szanują jej wybór. Dana Rose. Nie ma wyników z Daną. Pewnie nie stała się sławna. No tak. Junta. Demoiselle Leni dużo mi o niej mówiła. Ale czy ona była jakimś szpiegiem? Junta Steinhoff to reżyserka i fotografka. Urodziła się w 1912 roku w Londynie w rodzinie austriackiej. Charakterystyczny styl jej dzieł wywarł duży wpływ na historię kina lat 30.
XX wieku. Niejednoznaczna natura jej działalności w okresie II wojny światowej wywołała wiele kontrowersji. Początkowo oskarżano o współpracę z Brązowym Cieniem, na którego zlecenie stworzyła kilka filmów. W późniejszym czasie wyszło na jaw, że pracowała dla wywiadu aliantów, w szczególności dla Brytyjczyków. Biografia. Do 1935 roku reżyserka mieszkała w Londynie. Pasjonowała się alpinizmem, sportem oraz fotografią, w związku z czym jednym z jej pierwszych zajęć było tworzenie reportaży z międzynarodowych konkursów sportów zimowych dla różnych dzienników oraz specjalistycznych magazynów. Regularnie podróżowała w Alpy, zwłaszcza na terytorium Ostertalu. Płynna znajomość niemieckiego ułatwiła jej nawiązanie więzi z ludnością tego regionu. Aby podkreślić swe germańskie korzenie, przyjęła pseudonim artystyczny Junta Steinhoff, łącząc nazwisko panieńskie matki z imieniem bohaterki filmu górskiego Błękitne światło 1922 rok, stworzonego przez kontrowersyjną Leni Riefenstahl. Dużą część swojego dorobku poświęciła historiom alpinistów, którzy przybywali z różnych zakątków świata, by stawić czoła słynnym ostertalskim szczytom. Jej filmy z tamtego okresu wychwalały piękno młodości i majestatycznych krajobrazów i w znacznym stopniu ukształtowały jej wizję artystyczną oraz pogłębiły jej pasję do kinematografii i fotografii. Junta Steinhoff znalazła poklas w hermetycznym kręgu ostertalskich alpinistów, który był wówczas mocno upolityczniony i zdaniem wielu sympatyzował z faszystowską ideologią brązowego cienia. Zdobywanie najtrudniejszych szczytów miało ukazać potęgę tzw. wyższej rasy ludzi, a śnieżna biel wierzchołków górskich rzekomo symbolizowała jej czystość. Juncie Steinhoff zlecono w tamtym okresie tworzenie filmów na zamówienie brązowego cienia. Ugrupowanie szybko porzuciło pozory zainteresowania sztuką i zaczęło finansować filmy o czysto propagandowym charakterze. Po wybuchu II wojny światowej sława reżyserki pozwoliła jej promować jej dzieła zarówno w stolicy państw osi, jak i innych aliańskich, jak i krajach alianckich. Jak później ujawniono, podczas zagranicznych wycieczek Junta przekazała cenne informacje siłom aliantów. Pracowała głównie dla MSZ w Londynie, które zgłosiło się do niej jeszcze w latach 30., gdy brązowy cień zaczynał zyskiwać popularność. Po wyzwoleniu Ostertalu Junta Steinhoff została na kilka dni aresztowana za udział w szerzeniu propagandy brązowego cienia. Jednak status podwójnej agentki pozwolił jej szybko czyścić się z zarzutów. Reżyserka wróciła do rodzinnej Anglii i wycofała się z życia publicznego. Także tak to wygląda. Wracamy. Zobaczmy nekrologię jeszcze. No, to żeśmy oglądali, a jeszcze zerknijmy. Myślę, że coś tam... Nie wiem, czy tam się coś zmieniło, ale chyba raczej nie. Jeżeli ktoś chce, może sobie przeczytać już tutaj na stopklatce. Ja nie będę tego może czytał. Także... No i chyba tyle, tak? Zobaczmy, co nam tutaj podpowie. Im więcej wiem na temat Dany, tym bardziej mam wrażenie, że tylko muskam powierzchni historii Wagen. Ale lepiej już dam spokój na dziś. Naprawdę powinnam iść spać. No właśnie, ale czy tu jeszcze mamy coś do zrobienia? Nie, połóż się spać. Muszę podziękować frau Wagner za to, że dała mi jeden z najlepszych pokoi. Ale najpierw powinnam się wyspać. Czyli podziękujemy jutro. Zobaczmy jeszcze tutaj coś, mam jakąś gazetkę. No nie będę tego czytał, ale jeżeli ktoś chce, to na stopklatce możecie sobie to przeczytać.
No i co tu więcej jeszcze możemy zrobić? Obejrzę. Nikogo tu nie ma. Ale w końcu minęło dużo czasu. No tak. Tu możemy zejść. Patrzę, czy tutaj jeszcze jest coś do kliknięcia, słuchajcie. Ale chyba przypuszczalnie już nie. I zostaje nam tylko udać się do swojego pokoju. Tu widzę budki telefoniczne, puste są już. Pani skończyła rozmawiać. Ta, która tak namiętnie wtedy rozmawiała właśnie. Której próbowaliśmy coś tam podsłuchać, co ona mówi. No. Sprawdź. Sprawdźmy, co tu jest. Aha, czyli to, co było, tu nic, widzę, się chyba raczej nie zmieniło. Hans, według tej ulotki dotarł do Wagen w czasie jednej z wypraw. Jeżeli chcecie, to sobie przeczytajcie. To jest historia właśnie tutaj. Można zatrzymać i poczytać, jeżeli kogoś to interesuje. Dobrze. Czyli tu już więcej nic nie ma. Kominek się pali fajnie. Co tu jeszcze możemy zrobić? Tu już chyba nic, powiem wam. To jest jakaś gazeta. No nic, musimy iść do swojego pokoju. O! List! List, ale nie został przetłumaczony. Nie przeszkadzać. No dobrze. No to nie przeszkadzamy. A, i dlatego list został zostawiony tutaj. Na podłodze. Muszę podziękować frau Wagner za to, że dała mi jeden z najlepszych pokoi. No dobrze. Ale najpierw powinnam się wyspać. Zaraz się wyśpimy, tylko jeszcze tutaj zerknijmy sobie co nieco Wagen na mapę. Wagen jest otoczony Alpami. Po drugiej stronie leży Szwajcaria. Nic dziwnego, że Wageńczycy nazywają to miasto sercem Europy. Leży w samym środku. A no właśnie. Tam są już Niemcy. Ciekawe, jak daleko stąd jest Uniwersytet Barokstadt. Dobrze. Więcej tu nic nie możemy zrobić. Czyli co? Wchodzimy do pokoju. Włączyć melodię możemy. Aha, czyli to jest tej pozytywki.
To ty, Katie? Tak, mamo. A kto inny? Czyli zaczyna nam się następna część. Dobrze, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za to, że żeście dotrwali do końca, dzięki za to, że razem gramy. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to oczywiście zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego już odcinka. Trzymajcie się, cześć!